Witajcie jeszcze raz. Właśnie weszłam na nawiedzony szlak i znalazłam czwarty portal, którego nie potrafiłam znaleźć wcześniej. Okazało się, że praktycznie jest na samym początku drogi. Tylko trzeba skręcić jeszcze wcześniej w lewo. Już wam pokazuję, gdzie to jest. Mijamy mostek. I skręcamy tutaj. Wjeżdżamy na górę. Przed chwilą, jak jechałam, zrobiło się bardzo ciemno, ale teraz nie. Tutaj jest jaskinia, w której pali się jakiś niebiesko-fioletowy ogień. A tutaj jest portal. Wjeżdżamy w portal. Oj, chyba wpadliśmy w podłogę. No nic, stój, koniu, stój! O. Wspomnienia wiedźmy. No i gdzie ta wiedźma? O, jest. Człowiek wiernie służył swemu panu. Galopujący rozprawiał się z każdym. Wiedział, że są złe. Wierność to kiepska wymówka, gdy nie masz odwagi, by się postawić tym, którzy źle postępują. Prędzej czy później znikną wszyscy, którzy mogliby stanąć w twojej obronie. Wtedy też otrzymasz ostateczną nagrodę za swoją lojalność, tak jak galopujący Thompson. Dobrze, dostaliśmy splugawiony okruch duszy i możemy wracać. Zobaczymy, czy podwózka działa? Nie ma nikogo, kto mógłby cię teraz podrzucić. Oj. No dobrze. To musimy jechać. Wracamy do portalu. Wracamy do portalu i biegniemy do Idrysa. Ostatni przedmiot. Wspaniała robota. A Idris tam znowu coś nie chciał, żeby nie było jak ostatnim razem. O, już sobie poszedł. Och.
No i co, można do niego podejść? Przecież są błyskawice. Wygląda na to, że wieża uwięziła go za pomocą jego własnego żalu, a nie ma jej pieczęci. Jednak skoro już nie ma pieczęci, to powinien móc się uwolnić. Czyżby umknęły nam jakieś wspaniałe tajemnice? O. Pogadajmy z tym panem. Tylko jak on mówi, jak nie ma głowy? No właśnie, nie mówi. Enchan, monsieur. Jeźdź tu bez głowy. Cieszę się, że jesteś z powrotem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz moją wcześniejszą pomyłkę. Możemy utknąć w bezcelowym konflikcie, jednak chciałbym powiedzieć, że jest mi naprawdę przykro z powodu tego, co się wydarzyło. Mogłoby dojść do czegoś wielce nieprzyjemnego, lecz zapewniam, że miałem nieskazitelnie czyste intencje. Chciałem jedynie, by zagubione dusze mogły się cieszyć rozmaitymi cudami. A teraz te właśnie dusze wołają o pomoc. Słyszysz je, prawda? Fascynujące, nieprawdaż? Ponoć bez głowy został całkowicie pozbawiony światła Aydin, a jednak nigdy nie widziałem tak silnej więzi pomiędzy jeźdźcem a koniem. Więzi potrafią zapewnić tak wielką siłę. Lepiej zapamiętam tę moc. I co teraz? W twierdzy jest teraz jakoś tak lepiej. Czy to możliwe, że moje pomyłki doprowadziły do czegoś dobrego? Może bez głowy pozwoli mi zostać i dokończyć przyjęcie z ludźmi, którzy przypadkiem znajdą to miejsce, zastąpiliby oni zagubione dusze. Ty też powinnaś przyjść i ze mną zatańczyć, ptaszyno. I co teraz? Jedziemy zobaczyć. Jak tam w twierdzy wygląda? Coś tu tak nikogo nie ma. Duchów nie ma, ludzi. Ale co to? Tu jest Idris. A tu jest bez głowy. Wow, widzieliście, co dostaliśmy? Jej! Haha, jaki fajny pajączek. Taki ognisty pajączek. Oto on będzie do tamtego konia idealny. No właśnie. Do tego konia od bezgłowiego jeźdźca. Super. Dziękujemy za pajączka. Trochę się najeździliśmy. Dziękujemy pani Drysie za przygodę. Czemu tu tak nikogo nie ma? Ludzi nie ma, duchów nie ma, nikogo nie ma. No nic. Ja wam... albo nie. Ja jeszcze pojedziemy zobaczyć, jak pająk będzie się prezentować na koniu. Hop. I do stajni.
Tam do góry można poszukać okruchów. Tak, i wsiądziemy teraz na tego. Ale on nie miał torby. To jak mu mam? Czekajcie, czy on miał w komplecie torbę? Sprzęt i teraz Halloweenowe ubranka. Nie miał torby, no to jak mu mam założyć? No poczekajcie, tu była taka torba, którą się dostawało. O. O, właśnie ta. To damy mu tą torbę. Proszę bardzo, jaki piękny pajączek. Dobra, dzięki Wam za oglądanie. To będą bardzo długie odcinki. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!